Tyflo Akademia przedstawia. Dzień dobry, witam Państwa w bezrokowej kuchni Tyflo Akademii. Dzisiaj przygotuję torcik w moim wydaniu, będzie to taki torcik urodzinowy. Mam tutaj już upieczony biszkopt. Będę go przecinała na dwie równe części. Do przecięcia tego tortu użyję takiego nożyka strunowego. Jest to bardzo wygodna rzecz, ponieważ można tutaj sobie regulować na takiej zasadzie klików wysokość danego kawałka. I przystawiam sobie ten nóż, składę go na stole i tak jakby brzeszczotem sobie równo kroję biszkopt na jedną z części. Tak, jeden już mamy w lat odcięty. Teraz będę regulować wysokość na jeszcze jeden przecięcie. Zmierzymy, czy to będzie pasowało. Jeszcze troszkę. Tak. Ja to robię na oko, no wiadomo, o, mniej więcej w tym miejscu i powstaną nam trzy blaty biszkoptu. To jest taki mały biszkopt pieczony w tortownicy 21 cm. Upiekłam go z trzech jajek i mamy równiutko przecięte blaty tortu. Elegancko. Teraz je kładę sobie na talerzyk obrotowy, gdzie będę składać nasz tort. Każdy blat nawilżę wodą z cytryną, żeby nie był suchy. Robię to ręką, żeby dobrze sobie wyczuć, ile mam nalać tego soku na blat. Ten blat, który jest pierwszy, będzie jeszcze posmarowany niewielką ilością dżemu z czarnej porzeczki. Dwie łyżki mniej więcej tego dżemu będę tutaj położę na tym placie i rozsmarowuję. Upieczenie biszkoptu nie stanowi problemu, ale problem stanowi udekorowanie i poskładanie tego tortu, żeby jakoś ładnie wyglądał, żeby go szło podać na stół dla solenizantów, którym planujemy taki tort zrobić. Tak. Dobra. Odkładam dżem. Nakładam teraz obwódkę na ten pierwszy blat mojego tortu. Do przygotowania kremu do mojego tortu użyłam 2 kubeczki śmietany kremówki, serka mascarpone i 2 galaretek, które rozpuściłam w jednej szklance przygotowanej wody. Galaretki zostały ostudzone i taka lekko tężejąca galaretka została dodana do tej śmietany, którą wcześniej ubiłam serkiem mascarpone. Teraz 1/3 tej masy wyłożę na dolny biszkopt. Masa jest już taka tężejąca. Musimy ją rozsmarować. Szpatułką to zrobię. Na warstwę śmietany kładę kolejną warstwę biszkoptu. Kolejny blat. Tak. Również go nawilżę sokiem z cytryny, który wcześniej przygotowałam takim ponczem. Tak. I znowu będę smarowała kolejną warstwę kremu śmietankowego. Następnie kładę 3 warstwę mojego biszkoptu. I również ją trzeba nawilżyć. Resztę kremu wyłożyłam na górną warstwę naszego ostatniego blatu biszkoptowego. Teraz będę dookoła smarować torcik dżemem z czarnej porzeczki, żeby ozdobić go dookoła. Również taki płotek zrobię z takich długich biszkopcików. Najpierw to wszystko muszę obsmarować, żeby się te biszkopciki po prostu przykleiły do mojego torciku. Układam dookoła płotek
z biszkoptów. Następnie wyleję do góry jeszcze galaretkę, tylko czekam, żeby troszeczkę się stężała. Na górę naszego torciku ułożę teraz dwie truskawki z szypułkami. Powiem Wam dlaczego dwie, ponieważ są drugie urodziny Tyflo Akademii. I to z tej okazji ten torcik robię. Owiązuję torcik dodatkowo wstążką czerwoną. Wstążkę mamy zawiązaną, poprawię jeszcze kokardkę. Tak. A na górę tego torciku, na te truskaweczki wyleję stężałą galaretkę. Oczywiście truskawkową. Będę to wylewała łyżeczką, żeby gdzieś mi nie podciekło. Wylałam galaretkę. Ciasto teraz musi trafić do lodówki, żeby wszystko ładnie zastygło. I zobaczymy się, jak już będzie wszystko gotowe. Nasz torcik urodzinowy jest już gotowy. Dla osób niewidzących opiszę go, jak on wygląda. Więc na górze jest wylana czerwona galaretka. Na środku są dwie truskawki z szypułkami. Świeczka dwójka z okazji drugich urodzin Tyflo Akademii. Dookoła torciku jest ułożony płotek z biszkoptów podłużnych. Biszkopciki owiązane są czerwoną wstążką, która jest zawiązana w kokardę, a na tej wstążce widnieje napis Tyflo Akademia. Chciałam życzyć twórcom kanału Tyflo Akademia wiele subskrybentów, a widzom ciekawych treści, które płyną z naszego kanału. Gorąco pozdrawiam, Basia.